No i kochani, wracam do Was z czytaniem dla znaku Zodiaku. Waga, zobaczymy, co dla Was, kochani, na miesiąc czerwiec się pokaże, jeżeli chodzi o miłość, o finanse, o sprawy materialne. Czytanie krótkie, zwięzłe i na temat, czyli najważniejsze informacje przy Tobie, Wago, na miesiąc czerwiec, jeżeli chodzi o uczucia. Przypominam, czytanie jest ogólne i sprawdzamy. Waga, uczucia, jaka informacja od kart dla Ciebie. I już patrzymy, co karty nam tu pokażą. I karta tutaj mówi dla Ciebie, Wago, że nie masz powodu do zmartwień, jeżeli chodzi o temat uczuć. Czyli, że wszystko, o czym myślisz, ułoży się dla Ciebie pozytywnie. Nie ma powodu do zmartwień. Ale przy okazji karta też mówi, że wypatruj znaku. Na coś czekasz. I może to oznaczać też to, że różne znaki odbierasz, jak ja to mówię, z wszechświata w cudzysłowiu. Czyli znajdujesz albo, tak jak niektórzy z Was wiem, że piszecie do mnie, że na przykład widzicie ciągle piórko, widzicie znak serca, widzicie tą samą ciągle godzinę, czyli 11:11, 12:12. To są znaki mówiące o tym, że nie masz powodu do zmartwień, ktoś nad Tobą czuwa i wszystko, jeżeli chodzi o tematy uczuć, ułoży się dla Ciebie pomyślnie, żebyś nie wątpiła, Wago, tak? Sprawdzamy. Sprawdzamy dalej, co przy uczuciach dla Ciebie. Ale wiecie co, wezmę sobie tą talię. Co przy uczucia? Karty oczyszczam. Karty oczyszczam i sprawdzamy. Kochani, ja Was też serdecznie zapraszam. Nie chcę tutaj jakaś być nachalna, ale jeżeli chcecie, to zapraszam Was na moją stronę internetową. Tam mam też różne amulety. Robię runy, skrypty runiczne na kamieniach naturalnych, ale to może nagram Wam transmisję tutaj w następnych dniach. Zobaczę, jak czasowo mi to wyjdzie, ale zapraszam Was na moją stronę. W opisie jest link do strony www.ezotarot.pl. A teraz wracamy. Co tutaj dla Wagi na miesiąc czerwiec przy uczuciu się nam pokaże? Już się pokazało samo. Sprawdzamy, jakie karty Ci wypadły. Ja tu widzę od razu jakąś tęsknotę. Dla części z Was osoba jest młodsza od Was, albo Wy jesteście dużo młodsi od tej osoby. Dla części z Was jest to miłość przy pracy i miłość, która wpędza Was, wprowadza w Wasze życie dezorientację, zamieszanie, niepokój. Karta tutaj widzicie. Karta pokazuje przy Waszej pracy, dla części z Was jest praca też nad relacją, praca nad związkiem, jakby poznawanie siebie nawzajem, zrozumienie siebie nawzajem. Tak miesiąc czerwiec Wam upłynie, pod takim właśnie kontekstem, tak? Zrozumienia siebie nawzajem, praca nad relacją. Tak mi tu karty pokazują, tak? Praca nad relacją. Kochani, dla części z Was przy Was osoba bardzo taka umiejąca manipulować otoczeniem, manipulować stanem emocjonalnym kogoś, także Waszym. I tu mi karty mówią, że Wy jesteście zdezorientowani, zagubieni trochę przy tej relacji. Wasze uczucia są takie naciągnięte, że tak powiem, napięci jesteście, jeżeli chodzi o to uczucie. Dla części z Was widzę tu jakiś ciężki okres w życiu, smutek, tęsknotę, rozstanie, które nastąpiło, tak? Lub dla części z Was niestety to zawieszenie w relacji będzie w miesiącu czerwcu, ale nie martwcie się, bo to będzie chwilowe. Ta relacja powróci. Ta relacja powróci na nowo. Tak mi tu karty pokazują. Czyli bardziej takie powroty i rozstania w miesiącu czerwcu. I poznawanie siebie. Jeżeli chodzi o to, to poznawanie siebie jak najbardziej, tak? Mi tu karta pokazuje poznawanie siebie. Może zrozumienie własnych zrozumienie własnych, słowa mi brakuje, widzicie? Zrozumienie drugiej strony. O, zrozum drugą stronę. Tak, tak karta pokazuje w miesiącu czerwcu, jeżeli chodzi o uczucia. No takie będą rozstania i powroty. Taka niestabilność trochę przy uczuciu dla Ciebie w czerwcu. Wago. Ale jak mówię, tu jest osoba. Dla części z Was widzę też w tych uczuciach osobę, którą możecie poznać przez internet, online,
gdzie spotkania jeszcze nie było, lub ta osoba się pojawi w miesiącu czerwcu i będzie problem. Ona może być z zagranicy, ta osoba. Tak mi karty pokazują. Przypominam dla części z Was. Jeżeli chodzi o małżeństwa, to tak jak mówię, sytuacja niestabilna. Rozstania, powroty, no napięta sytuacja w miesiącu czerwcu. Ale sprawdzamy dalej. Czekajcie, kochani, bo ja tutaj bym chciała wrócić jeszcze do tej karty. Ale tak jak mówię, nie masz powodu do zmartwień. Wszystko się dla Ciebie ułoży pomyślnie, tak? Żeby nie było. I sprawdzamy, co przy Tobie... No normalnie szaleństwo. Zobaczcie, zobaczcie. Co przy Tobie chciałam powiedzieć, przepraszam, w uczuciach, w finansach? Sprawy finansowe i materialne bardzo dobrze się tu Tobie układają. Tyle kart mi wypadło. Karty pokazują zmiany na horyzoncie dla Ciebie. Zmiany i pełen sukces. I tutaj ktoś Tobie pomoże. Dostaniesz jakąś informację, dostaniesz jakąś wiadomość, dostaniesz jakąś propozycję, dostaniesz jakąś ofertę. Karty pokazują, że dla Ciebie nadchodzą w miesiącu czerwcu zmiany. Zmiany, pozytywne zmiany, oczywiście pozytywne zmiany. Czy przy, bo tu karty ogólnie teraz nie wskazały konkretnie, czy przy właśnie sprawach materialnych, czy przy Twojej pracy nadchodzą zmiany pozytywne dla Ciebie. Widać też jakieś spotkanie towarzyskie w miesiącu czerwcu. No, spotkanie towarzyskie, widzicie. Jest spotkanie z osobą, o której myślisz, lub spotkanie osoby, z którą będziesz w relacji. O, tak. Sprawdzamy dalej. No, miesiąc też pod znakiem pracy, ale widzę, że jakieś zmartwienia masz przy finansach i przy czekasz na jakąś wiadomość, na jakąś informację, na jakąś odpowiedź, jeżeli chodzi o sprawy finansowe, materialne, zawodowe lub przy Twoim domu. No. Kochani, dla części z Was widzę, że ktoś tu mógł Was oszukać, lub uważajcie w miesiącu czerwcu, bo no, ta osoba... Jeżeli będzie chciała od Was pożyczyć pieniążki, jeżeli będzie chciała, to będzie problem z ich odzyskaniem. Nieraz mówię w czytaniu, bo ta karta często mi wychodzi dla Was, ale tutaj nie bój się, dostaniesz jakieś nieoczekiwane wsparcie, dostaniesz nieoczekiwaną pomoc, Twoje finanse nieoczekiwanie ulegną poprawie. Mimo tego, że teraz masz troski, nieprzyjemności i mogłaś dostać wago jakiś list lub wiadomość, informacje, jakieś niekorzystne informacje dla Ciebie, takie, co Cię wprowadziły po prostu w zmartwienie, tak? Jeżeli jesteś czymś teraz zmartwiona, jeżeli chodzi o finanse, to się nie martw, bo tak jak mówię, karta tutaj mi pokazuje nieoczekiwaną poprawę sytuacji dla Ciebie na miesiąc czerwiec. W czerwcu coś się wyjaśni, tak? W czerwcu coś się wyjaśni i zobacz, wielkie szczęście, czyli w czerwcu Twoje kłopoty jakby się zminimalizują. Pewne rzeczy Ci odejdą, pewne zmartwienia zejdą z Twojego jakby pola widzenia. Tak mi karty mówią. Sprawdzamy dalej, co ukryte, co schowane, wago przed Twoim okiem. Karta mówi, abyś realistycznie, abyś nie idealizowała sytuacji lub partnera, lub osoby przy Tobie. Ale najbardziej to sytuacji. Nie idealizuj, czyli nie wybielaj, tylko patrz tak na sprawy, jak one rzeczywiście wyglądają, żebyś nie doznała później rozczarowania lub zawiedzenia, żebyś nie była zawiedzona wagą. Karty mówią jasno i konkretnie, określaj rzeczy takimi, jakimi są. Nie owijaj w bawełnę. Tak karta mówi dla Ciebie. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, kochani. Widzimy się w kolejnych czytaniach na moim kanale. Ja serdecznie Was pozdrawiam oczywiście, czekam na Wasze łapki w górę, na subskrypcję, na komentarze jak zawsze. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam, cześć.